Hej, szybki update z rana, muszę szybko nagrać, bo zaraz się pozbędę. Motorola Edge. Zdecydowałam się ją odesłać, ponieważ po pierwsze przeszkadza mi, że kamera jest z boku, a nie na środku. Ja jestem przyzwyczajona do kamery na środku, tej od selfie, front kamery. No i źle mi się robi te zdjęcia. Poza tym wydaje mi się, że ten telefon ma kiepski software, dlatego że aparaty są w sumie dobre. Robią zdjęcia bardzo ładnej jakości, tylko że sposób, w jaki przerabia ten telefon zdjęcia, te zdjęcia wychodzą takie, no nie takie, jak powinny być. Nie podoba mi się, za bardzo są przerobione, zbyt miękkie. No wiecie, ja zdjęcia lubię, robię je od wielu lat i mam troszkę o tym pojęcia, więc nie podoba mi się. Mam taką możliwość, nie wiem jak jest w innych firmach w Wielkiej Brytanii, że do 14 dni mogę telefon wymienić na jakikolwiek chcę. Po prostu sobie go poużywam, stwierdzę, że jest nie tak, tak jak tym razem i mogę go wymienić na jakikolwiek inny chcę. Szukałam sobie w podobnych cenach, znalazłam kilka. I co? A do 28 dni mogę wymienić ten na zupełnie nowy, to znaczy na taki sam. O, w ten sposób. Tak wygląda moja umowa z OTU. Więc zadzwoniłam do nich wczoraj. Dzisiaj w nocy już właśnie wysłali mi opakowanie, do którego włożę ten telefon, bo to opakowanie już jest od razu z opłatą, którą oni pokrywają, nie ja oczywiście. I odeślę do nich, jak do nich dojdzie, oczywiście dadzą mi znać, wtedy telefonicznie sobie zrobię nowy upgrade, wybiorę kolejny telefon, myślę sobie wypróbuję i znowu kolejne 14 dni, jeżeli coś mi nie spasuje, to będę mogła po prostu znowu wymienić. Także to jest o tyle dobrze, bo jakbym miała się męczyć 2 lata z telefonem, który mi jednak nie na 100% pasuje, no to nie byłabym zadowolona, także pa, Motorola. A tak właściwie to dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, bo ja się z Wami tak właściwie nie przywitałam, także zaczynamy kolejnego vloga. W tym momencie jedziemy do miasta, do nas, do Bradford, ponieważ jestem umówiona na 20:20 do mojej fryzjerki Magdy, zawsze do niej chodzę. Tak co miesiąc, co półtora przeważnie, troszkę tą górę musi mi skrócić, bo już mi za bardzo urosła i taka kopuła się wydaje. Także widzimy się pewnie po fryzjerze. Chciałam pokazać, że Bradford, jako Bradford, ma swoje bradfordzkie taksówki. U nas jeżdżą właśnie takie, w Manchesterze jeżdżą inne, a my mamy takie, wiecie, a la Pakistani, Bangladeshi. A tutaj mamy dość niedawno otwarte kino The Light i to jest takie fajne, kameralne kino, jest mało miejsc w środku, ale ma opcję właśnie zamówienia sobie wina, jedzenia do środka, także bardzo fajnie się tam spędza czas. No na tą chwilę tylko 50% ludzi może wejść na tyle, ile jest siedzeń, to tylko połowa jest obłożona, ale może to się zmieni za miesiąc. A tutaj w dali widzicie nasz City Hall. Kiedyś Wam zrobię taki tour po mieście, nigdy nie mam czasu. A ten namiot w oddali to jest nasze centrum właśnie chodzenia sobie na testy covidowe. Dzisiaj chyba nawet tam zrobili centrum szczepionek. Widzieliście troszkę miasta, które w sumie nie jest takie złe, bo ja się zachwycam zawsze Leeds, ale Bradford też jest ładny, tylko że my tu tyle mieszkamy, że dla nas już wszystko jest takie obyte. To w takim razie pokażę Wam teraz moje zakupy z polskiego sklepu. Mam kilka nowości dla mnie, dla Was pewnie to nie są nowości, ale dla mnie są, więc tak. Zaczniemy sobie od botwinki. Piękna, świeżutka, taka w liście, takie jędrne. Będę robiła zupę. Śliczna. Wzięłam największego selera, jaki był, bo ja sobie go podzielę na 3 części, będę miała na 3 obiady. Oczywiście pietruszka do rosołu, piękna polska i pietruszka korzeń. To już znacie tą historię, bo zawsze wolę mieć taką z Polski, bo tutaj ciężko dostać. I teraz tak, nowością dla mnie jest, słuchajcie, ta Activia. Czerwona porzeczka, kasza jaglana. To jest taki napój gęsty. No ja tego wcześniej nie widziałam, nigdy tego nie próbowałam, więc zobaczymy sobie, co to jest, pokosztujemy. Kolejną dla mnie jest nowością mleko bez laktozy Piątnicy. Mleko bez laktozy to już próbowałam, ale tego akurat z tej firmy polskiego nie, więc spróbuję, zobaczę jak smakuje. Ten serek mlekowity, ja go jeszcze nigdy nie kupowałam, przynajmniej nie pamiętam, więc sobie spróbujemy. A tu sobie jeszcze wzięłam oczywiście śledź z
sosie musztardowym, bo bardzo je lubimy, tzatziki, serek wiejski dla Arkan, dla Uci te serki, bo ona je uwielbia, tym razem wzięłam jej z ziołami. No i ja ostatnio jestem fanką tego tulżyckiego, dawno go nie jadłam i teraz po prostu go jem obłędnie na okrągło, bardzo mi smakuje. No i wzięłam sobie drożdże, bo ciężko jest o świeże drożdże tutaj. Sałatki, dwie takie, bo zaraz rybę będę robić do obiadu, na niedzielę też super, a to jest, nie trzeba nic kombinować, tylko otworzyć sałatkę i jemy, to jest duże ułatwienie. One nie są drogie, one są tylko chyba po funt 20 w sklepie, więc taniuszka. Ta będzie fajna do ryby właśnie. No i wzięłam chleb, tylko wzięłam chleb taki lepszy, chleb na zakwasie z ziarnami. Bardzo lubię właśnie ten chleb, bo można kupić taki zwykły z piekarni w Manchesterze, ale on jest taki, no, nie bardzo mi podchodzi. I jeszcze sobie wzięłam herbatę czerwoną Pure. Dawno jej nie piłam. Pamiętam, że jak byłam mała, to moja mama często piła te herbaty czerwone. A teraz mam ten magiczny czajnik, jak wiecie, to już mogę sobie fajnie odpowiednio tą herbatę parzyć. Także super. O, tu nawet jest 96 stopni. No ja mam opcję 90 albo 100, więc zaparzę w 90. No, takie to zakupy właśnie polskiego sklepu. A jeszcze Wam chciałam pokazać mój zestaw dwóch książek, jaki sobie kupiłam w zeszłym tygodniu na Carbucie, ale nie ten, nie nagrywałam nic. To jest zestaw dwóch książek kucharskich i teraz Wam opowiem, o co tu chodzi. W BBC Radio 4 na czwórce jest audycja Słuchowisko, najstarsza w Wielkiej Brytanii, która do tej pory jest nagrywana i jest to audycja, która opowiada o życiu na wsi angielskiej. To się nazywa The Archers. I to już od 70 lat, non stop, 6 razy w tygodniu. No i jak wiadomo, oni tam różne posiłki jedzą. I te dwie książki to są zebrane przepisy na podstawie tego słuchowiska. Można sobie je po prostu w domu odtworzyć. Super, ja się z tego bardzo cieszę, to jest bardzo, bardzo fajny, oryginalny pomysł. To są takie przepisy, wiecie, wiejskie jakby. Więc coś, co ja uwielbiam i będę próbować w takiej kuchni angielskiej, bardzo, bardzo tradycyjnej i w zasadzie starej, więc to mi się podoba. A kupiłam sobie jeszcze na Carbucie, zapłaciłam 2 funty za te 3 opakowania. Takie właśnie opakowania, one były nowiutkie, na herbatę, cukier i kawę. Bardzo mi się podobają, będą się fajnie w kuchni prezentować. 2 funty za 3 to też taniuszka, zobaczcie, one po prostu były nowiutkie. No może ktoś dostał w prezencie i nie chciał, więc to były moje skarby zeszłotygodniowe. Kupiłam jeszcze ten napój w polskim sklepie Summersby, ale wiecie co, to jest dla mnie to jest takie słodkie, tego się pić nie da, więc ja sobie zrobiłam takie jakby typowe shandy i pomieszałam sobie z lodem pół na pół ze zwykłym lagerem, bo tego samego sobie po prostu nie da rady wypić, dla mnie to jest ulep. Także nie jestem fanką tego napoju na pewno. Na koniec vloga zapraszam Was jeszcze na mały spacer po lesie koło naszego domu. Tak sobie przyjemnie kończymy sobotę. Słuchamy trochę śpiewu ptaków, przejdziemy się. Byłyśmy tu ostatnio z Lucją i żeśmy przyniosły takie właśnie kulki, którymi się wypełnia jedzenie dla ptaków i napchałyśmy to do pełna. Do tego te wszystkie dziury, co tu są, napchałyśmy nimi. I plus ten karmnik. I plus ten karmnik, którego właśnie kawałek upadł, widzę. I wszystko jest puste, wyjedzone. Tylko takie puto, resztki kulek zostały tutaj. I byłyśmy kiedy? Tydzień temu chyba nawet. Więc dobrze. Zwierzątka najedzone, leśne. Zobaczcie, kolejny karmnik. Był pełen, zostało 1/3 kulki. I jeszcze z Ucją żeśmy tutaj napchały kulek, poukładałyśmy je wszędzie i w ogóle powciskałam też tutaj, tu je powciskałam, nie ma nic, wszystko zjedzone, bardzo dobrze, trzeba kupić więcej kulek, te zwierzęta tu wszystko jedzą.
Zobaczcie, co to odkryliśmy. Takie jakby, to powiedzieć, sanktuarium wróżek. Czekajcie, zdejmę aparat i nam pokażę. Dokładnie. To tu jest główna siedziba leśnych wróżek. W końcu ją znaleźliśmy. Zobaczcie, ile różnych drzwiczków. Ale tu jest fajnie. Piękne to. Fairy Forest. O, to jest magia, mówię wam. Na magiczne ognisko. No, nawet mam więcej niż 35. Ale te drzwiczki są obłędne i taka wróżka sobie tutaj mieszka. Otwiera drzwiczki i wchodzi do swojego królestwa. Nie, no to jest taka przeurocza tradycja. Powinna być na całym świecie. Świetne to jest. To jest fajne, zobaczcie. Hello. Zobaczcie na to. Tu jest dopiero ciekawie. Mieszka cała rodzinka i nawet korniki mieszkają chyba. Ale świetne. Jaka muszla. Tu jest wszystko takie magiczne w tym zakątku, ale to jest fajne, ktoś zrobił z drewna. Bardzo ładne to jest. Super. Wam pokażę, bo idziemy takim szlakiem, gdzie często zaskrońce wychodzą. Spotkaliśmy te zaskrońce przynajmniej 3 razy na tej ścieżce. Na przykład widać, widzicie dziurę? Tam sobie mieszka jakaś bestia. Dlatego zawsze jak idę z kamerą, to akurat nic nie wyłazi. Jak idziemy bez kamery, to często właśnie przechodzą z jednej strony na drugą. Jak mi się kiedyś uda, to, no to wam oczywiście nagram, ale tak jak mówię, jak mam nastawioną kamerę, to nic, a jak nie, albo jak zapomnę, to nic nie ma. I tym przeuroczym, fajnym spacerem dziękuję wam za uwagę w tym vlogu i chciałam wam przypomnieć o zostawianiu kciuku w górę oraz o subskrypcji, ponieważ jak wchodzę na moje wyświetlenia, dużo ludzi mnie ogląda, a mało ludzi subskrybuje. Mam dużo wyświetleń, a subskrybentów przybywa powoli, więc jeżeli oglądacie, to bardzo proszę, subskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia w kolejnym vlogu.